Myślę, że jakby to był obiad, to bym szybciuchem. Okay, witamy wszystkich widzów serdecznie w odcinku 6 Szkoły pod żeglami. 6 dzień, tutaj już na jednej z łódek pankejki dochodzą na patelni. Załoga wspaniale je spożywa śniadanie, łapie siły. A tak wygląda, słuchajcie, wnętrze łodzi. Tutaj na jednej burcie wspaniali trójka załogantów. Nina tam działa sobie dzielnie. Czwórka, już tak, bo Nina się schowała. Na prawej burcie pan Grzegorz, Wiktoria. I pani Klaudia tutaj dzielnie działa i smaży. Tak wygląda nasza kuchnia. Jest wspaniała, mamy tutaj wentylację. I wszyscy wspaniale rano spędzają wspólnie czas. Przed nami kolejny dzień żeglugowy. No to trzeba się najeść, bo dużo roboty będzie. Łukasz, off! A to ja wszystko komentował ten pan Łukasz. Ja wczoraj oglądałam, jak... Tak, Jurek, dobrze myślę? Potwierdź, proszę. Dzięki. Ja... O, sam prąd, nie? Prąd wypchnie, nie? Kiedy wstawiasz już? Tu będzie ciasno, nie? Cały czas zwrot, nie? Okej. Okay. No ale damy radę. Wilki morskie. I gaz. Jurek, to jest od razu film instruktażowy. Naprawdę prześlę. No. Ja wiem, czyli tutaj gdzieś jak ty i ten gaz. Nie? Dobra. Powodzenia, słuchajcie. Bo tak, cały czas nagrywam. Dobrze. Okej, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzień 6 i jak zwykle kontrafał zerwany. Moi drodzy, co to jest kontrafał? Zaraz wam pokażę. Oto płetwa sterowa. Bardzo fajna sprawa. Opuszczamy ją tą pomarańczową linką. Odwiązujemy i ona spada. Ale jeśli spadnie do wody i nie unosi się pod kątem 45, jak się unosi pod kątem 45 stopni, czyli sobie pływa na wodzie, bardzo ciężko jest sterować i tak naprawdę się nie da. Poza tym takie siły działają, że można ją wyrwać. I żeby ją opuścić równo do dołu, do pokładu w stosunku do 90 stopni do kadłuba, jest taka linka, która jest tutaj zahaczona. Ona biegnie dołem, ta linka biegnie dołem i pod płetwą sterową wychodzi sobie tędy. Jest jeden, najlepiej ją wtedy zahaczyć o taką szybką zrywkę, jeśli wpłyniemy na jakąś mieliznę, gdzie ta płetwa dotyka górą, no to wtedy ta zrywka się zrywa i jest bezpiecznie. Ale
jeśli kapitan trąba zawiąże to oto, co się nie zrywa, to niestety ona pęka i trzeba ją sztukować. Więc drodzy dzielni marynarze, pamiętajcie, zadbajcie o kontrafał, bo na mieliznach, jaka jest na przykład przy wyspie Ptasiej na Mazurach, niedaleko Rynu, można go zerwać. A w międzyczasie, moi drodzy, zauważyłem, że pojawił się wodnik szuwarek. Oto on, Grzesiu, dzielny wilczek, wilk morski. A wewnątrz siedzi niesamowita ekipa, która zajada sękacza. W poszukiwaniu marynarek. Ale nie takich ze sklepu, tylko dzielnych marynarek. Witam. Dzień dobry, oto Kamila, a oto... Dobra, opowiedzcie, co się dzieje? Jak wam jest? Jak tu się żegluje? Dobrze, mega. Jemy żelki. Bardzo dobrze jedzą żeglarskie żelki mega. Z Mazur. Mega. Mega. A co jest takiego mega, najbardziej z megaśnych rzeczy dla ciebie? Mega. Dobrze. A Kamila, jak dla ciebie rejs? Jak czujesz wiatr we włosach, krew żeglarską? Super, jestem przeziębiona. Ale to mamo, jak to oglądasz, to musisz mi dać jakieś leki. Oczywiście, szybciutko wysyłamy ten filmik. Leki oczywiście da pani Kasia. A wie, tutaj mamy i Wiktorię, Ninę oraz panią. Grzesiu, Grzesiowi pomożesz, wiesz, tą linką? On oczywiście prosi, bardzo grzecznie, ładnie. Uważaj.
słuchajcie, remont kanałów. To dobrze, że się za niego wzięli. A jak widzicie, linia nabrzeża jest bardzo fajnie na nowo robiona. Są larseny, będzie wylewka, ciężkie maszyny. Chłopaki dają czadu. Ale dzięki temu Mazury są lepsze do pływania, piękniejsze. To jest ważne, trzeba dbać. A za nami... Okej, mam nadzieję, że się udało. Wika wychodzi na rekonesans. Ma pszczółkę. Wiktoria, powiedz coś o tej pszczółce. Znaczy, to ja mówię Wiktoria. Nina, Nina, pokaż Franie. Frania to jest pszczółka, która udaje... nie pszczółkę, tylko mucha, która udaje pszczółkę. Ona się na mnie posikała. Rozumiem. Dzięki temu czuję się bezpieczniej. Jak ona ma na imię? Jak ją chrzciliśmy? Ja wam powiem, że ja nie widzę tutaj sezonu. I kończy się na tym, na rynie. Z bogatym ma się dowiedzieć tutaj. Czy nasz śniar to są? Tutaj obok siedzi piratka Wiktoria. No jak tam Wiktoria? Już bardzo dobrze ci idzie. Wiktoria zrobiła bardzo ładną, wykończyła linkę. Zobacz jak ślicznie, no jest bardzo fachowo. No właśnie, Grzesiu, nie uderzymy w larseny. Dobra, wracając do Wiktorii. No Wiktoria, jak ten rejs oceniasz? Jaki on był? Czy on był fajny, niefajny? Co zyskałaś, co straciłaś? Mega. Mega. I słuchajcie, to jedno słowo mega dobrze oddaje nastroje na naszej łodzi. Frania. To jest mucha udająca pszczołę. I ona z nami płynie aż od prawie rynu. Tak. Pasażer na gapę, któremu jest zimno i nie może latać, jest daleko od brzegu. Jak już będziemy na miejscu, to ją wypuścimy. Więc powodzenia z Franią. Oddamy może panu Grzesiowi. On ma duże doświadczenie. Panie Grzesiu, przejmie pan Franię? Przejmę. Okej, przejęcie Frani.